Siema, z tej strony Sandał i mam teorię. Widzowie, okej, dobra. Ostatni film był z Brawl Stars w... Widzowie, przedwczoraj? Tak, wydaje mi się, że przedwczoraj. Więc widzowie, tam pokazałam wam ciekawe rzeczy naprawdę. Tą broń, wiecie, te ręce. A teraz pewien youtuber zagraniczny, Ray Brawl Stars, też możecie go skojarzyć z na przykład serii Star Park Games, czyli SPG. No możecie go kojarzyć w ogóle z różnych tutaj serii. Też bardzo snuje teorię, mega. Zrobił tak dobrą teorię, która ma, nie wiem, według mnie tak, nie wiem, 75% powodzenia, że się sprawdzi, widzowie. Tak, teoria. Dobra, zacznijmy od pierwszej takiej rzeczy, słabszej dużo, którą sam zobaczyłem, przeglądając sobie Twittera. Ten update może być też związany z, jak sam się, zjeżdżalniami. Na każdej innej grafce jest zjeżdżalnia. Patrzcie, tam, tu nawet Spike zjeżdża. Ale wiecie, na każdej jednej twitterowej grafce Brawl Stars, się nie na każdej jednej, ale na, no nie wiem, 40% są właśnie zjeżdżalnie wodne. Fajny by to był update, ale jeszcze przed nami teoria. Jakby do tego zacząć, widzowie? Pamiętacie te ręce, widzowie? Tu wam się wyświetlają teraz. No, jest to taka zwyczajna ręka z młotkiem. YouTuber Ray Brawl Stars zrobił taką teorię. Ray Brawl Stars wpisał w Google, widzicie, Bóg grecki wulkanu, nie? I wyskoczyła mu w ogóle jakaś tam historia, Wikipedia. No, tu będziecie mieli screeny takie, wiecie, o czym chodzi. Nieważne, to jest Bóg wulkanu. Ognia. Jest też jakimś tam technologicznym bogiem, no i przede wszystkim kowalem, widzowie. Jest bogiem kowalem, w sensie ma swoje ręce, ma właśnie młotek. Widzowie, ma młotek, czyli już pierwsza rzecz tutaj połączona, nie? Ma młotek, no i może stworzyć jakieś tam rzeczy, więc tak. Posłuchajcie jego historii jeszcze przed tym. Nie wiem, jak nie oglądaliście poprzednich filmików, patrzcie na to! Ta grafika jakby prześladowała nas, że to ma być ten update. Jest słoneczna, tak? Są piraci, jest oczywiście wielki wulkan. Oprócz tego jeszcze jest potwierdzenie takiego, że już w tym update wyjdzie na 99% skin Kraken Search, który jest jakby piratem. No nie ma co powiedzieć, nie? Jest coś takiego, że Zeus... Właśnie Zeus, wiecie, ten Bóg, jak jest Zeus Brock, ten skin, nie? Go pokonał w tych... Olimpach, tak? Dobrze mówię? No ale pokonał go i on wypadł jakby z tych Olimpów. Tak, Olimpy, no chyba tak. Nie wiem, no nieważne. Ale ogólnie przegrał Olimpy i został wygnany na właśnie wyspę z wulkanem. On sobie jakby zrobił dziurę w tym wulkanie, no i sobie tam zrobił swoją taką siedzibę. Wiecie, o co mi chodzi, ja taką kowalską siedzibę. Więc taką zrobił sobie tam. I patrzcie na to. Jest wulkan, jeszcze piraci. A propos piratów, jest ważna rzecz, widzowie. Oprócz tego, on jakby na tej wyspie, do tej wyspy właśnie dopłynęli piraci. Mamy statek? Mamy statek. Więc będzie też związane jakby z piratami. Ja wam to powiedziałam w skrócie. Jak chcecie, to macie link w opisie do odcinku Reja, do tego. On tam trwa 15 minut, więc to. Ja wam to powiedziałam w 4. Ale tam są, jest tam jakby więcej szczegółów, wiecie, o co mi chodzi. Łączy się. Oprócz tego, Zeus go pokonał. Patrzcie, co mamy na tej grafice. Mamy Zeusa, który jest jakby nad tym. No, aż się tu, wiecie, na myśl przychodzi. No w sumie Zeus go pokonał. Taką mamy rozkminę, nie? No i w sumie to jest tak dobra teoria, że myślę, że nie musimy czekać do jutra już z pewnym tutaj plikiem informacji. Jeśli wam się podobało i to nie zapomnijcie o lajku, subie. No i co? Widzimy się już jutro na Brawl Talku.